No dzień dobry, dzisiaj film w innym stylu, bo mamy całkiem inne otoczenie. Natomiast dzisiaj troszkę odłożymy sobie na bok treści związane z żywieniem i pogadamy sobie troszkę o mukowiscydozie. Ale zanim przejdziemy sobie do dzisiejszego odcinka, to chciałabym Wam kogoś przedstawić. Więc moi drodzy widzowie, moje drogie widzki, poznajcie Milkę! Zobacz Milka, kto tam jest? Zobacz. Ona by tylko gryźć chciała. Milka jest naszym nowym dzieckiem, 3-miesięcznym maluchem, który jest strasznym urwisem. Więc Milka będzie tutaj pewnie gdzieś się przewijała na moim kanale, dlatego stwierdziłam, że warto Wam ją przedstawić, żebyście w ogóle wiedzieli, jak wygląda sytuacja. A przechodząc już do dzisiejszego odcinka, to dzisiaj troszkę właśnie pogadamy sobie na temat mukowiscydozy, bo jest to temat, który gdzieś tam za mną cały czas chodzi. Z tego względu, że nie wiem, czy wiecie, ale część z Was pewnie tak, że od 2018 roku ja już prowadzę kanał na YouTubie z przerwami i w 2018 roku rzeczywiście bardzo dużo filmów publikowałam odnośnie mukowiscydozy, bo swoją drogą choruję na tą chorobę, jakby ktoś nie wiedział. I ja publikowałam tego typu filmy z tego względu, że wtedy 90% mojego życia to właśnie była moja choroba. Moja choroba zaczęła bardzo mocno przyspieszać w pewnym etapie mojej dorosłości w sumie już. I był to aspekt, który wypełniał całą moją codzienność. Wszystkie moje obowiązki były skupione wokół mojej choroby, wszystkie moje wyjazdy były skupione wokół mojej choroby. Więc tak naprawdę nawet nie miałam nic ciekawszego na tamten moment do pokazania, bo to było moje życie, po prostu. To było wszystko, co się wokół mnie działo. Mukowiscydoza. I ja przyznam szczerze, że jakiś czas temu postanowiłam troszkę to zmienić, w sensie zmienić content, z tego względu, że bałam się tego, że w końcu dojdzie do sytuacji, w której ja będę uznawana za tą dziewczynę od muko. I to będzie tyle, ile mam, to będzie wszystko, co mam do zaoferowania. A stwierdziłam, że do zaoferowania mam jednak nieco więcej jako magister dietetyki lub magistra, bo ostatnio mnie upominaliście w komentarzu, żeby odmieniać. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o sam aspekt tego kontentu, to stwierdziłam po prostu, że zmienię kontent właśnie na bardziej dietetyczny, bo moim zdaniem jest to typ kontentu, który może Wam bardziej się przydać, który może Wam bardziej pomagać, który niesie ze sobą jakąś misję, jakieś przesłanie, niż tylko i wyłącznie mówienie o tym, co słychać u osoby chorej na mukowiscydozę. Dlatego właśnie też tych filmów odnośnie muko na kanale za bardzo nie ma. I ja wiem, że bardzo dużo osób przyszło na mój kanał po filmie 3 kroki od siebie, gdzie ja dawałam recenzję tego filmu jako osoba chora na mukowiscydozę i ja wiem, że wtedy naprawdę sporo z Was przyszło wtedy na kanał i właśnie takich treści oczekiwało. Ja starałam się te oczekiwania spełniać, natomiast z czasem zaczęło mnie to przytłaczać i przestało dawać mi taką frajdę, bo kanał na YouTubie nie był po prostu źródłem jakichś moich zarobków absolutnie, tylko było to coś, co dawało mi tak jakby upust troszkę tym moim emocjom, żeby Wam też pokazać, jak to wygląda. I też stwierdziłam w sumie, dostawałam bardzo dużo dobrego feedbacku, że wielu osobom to pomaga, dlatego właśnie też tego typu treści chciałam tworzyć. Natomiast właśnie doszło do tego momentu, że ja zaczęłam być utożsamiana, że to jest w sumie ta jakby Claire, tylko że Polska, bo porównywaliście mnie również do Claire Wyndland, czyli osoby, dziewczyny chorej na mukowiscydozę, która niestety już nie żyje. Ja stwierdziłam wtedy, że ja nie chcę być taką Claire. W sensie Claire jest super, super autorytetem w ogóle, jeśli chodzi o podejście do życia. Natomiast ja uznałam, że chcę mieć realny wpływ na Wasze życie właśnie poprzez edukację żywieniową. Dlatego tej mukowiscydozy na moim kanale zaczęło być coraz mniej. I może ten film nie będzie miał idealnej składni, nie mam dokładnego scenariusza, co mam kiedy powiedzieć. Po prostu chciałam też nagrać coś takiego szczerego, żebyście Wy wiedzieli, jak sytuacja wygląda. Natomiast jeśli chodzi o update mojej choroby, mukowiscydozy, no bo też często dostaję o to właśnie pytania i stwierdziłam, że czas chyba troszkę zaktualizować Waszą wiedzę właśnie w tym zakresie, no bo tak jak już mówiłam, sporo osób gdzieś tam jednak dla tych treści przyszło i mimo, że teraz ich nie ma, to stwierdziłam, że raz na jakiś czas mogą się pojawiać. Jeśli chodzi o taką aktualizację mojego stanu zdrowia, to również zadawaliście mi takie pytania. Tak, od jakiegoś czasu jestem na leczeniu przyczynowym, więc game changer, moi kochani, naprawdę game changer. One eternity later. Jestem. Więc wracając do leczenia przyczynowego. To ja nie ukrywam, że dla mnie był to prawdziwy game changer, że wiele się zmieniło, bo nagle zaczęłam mieć siłę do wykonywania podstawowych obowiązków takich, wiecie, domowych. Ja też przyznam szczerze, że już bardzo źle się czułam. Gdzieś tam musiałam robić kilka razy dziennie już fizjoterapię, żeby
oczyszczać sobie te drogi oddechowe. Budziłam się w nocy z okropnym kaszlem, krztusiłam się tą wydzieliną, więc już jak na mnie to było tak kiepsko, oczywiście nie porównując do innych, bo ja wiem, że są osoby, które są w gorszym stanie zdrowotnym, natomiast ja już czułam się bardzo źle. Przy leczeniu przyczynowym to uczucie ciągłego posiadania wydzieliny w gardle, w płucach zniknęło. Natomiast ja nie będę osobą, która będzie tylko i wyłącznie te leki wychwalać, bo widzę też sporo efektów ubocznych. I żeby było jasne, ja byłam zawsze osobą, która nie miała efektów ubocznych. Ja tolerowałam wszystkie leki. Ze mną lekarze nie mieli problemów, jeśli chodzi w ogóle o jakąkolwiek farmakoterapię. Natomiast tutaj przy leczeniu przyczynowym rzeczywiście te efekty uboczne się pojawiły. Natomiast porównując, jeśli chodzi w ogóle o listę zalet i listę wad, to rzeczywiście tych zalet jest zdecydowanie więcej. Ja na lekach jestem od dłuższego czasu, natomiast nie chciałam informować o tym jakoś hucznie, że halo, biorę leki przyczynowe. Z tego względu, że nie chciałam właśnie tych wszystkich wiadomości, tych wszystkich pytań, bo tak jak powiedziałam już, społeczność osób chorych na mukowiscydozę w Polsce jest dość specyficzna. Ja przyznam szczerze, że w pewnym momencie zaczęło mnie to bardzo obciążać psychicznie, dlatego ja pousuwałam się z tych grup, przestałam brać w ogóle udział, aktywnie brać udział w ogóle w życiu osób chorych na mukowiscydozę, w sensie, wiecie, na tych wszystkich forach i tak dalej, bo zauważyłam, że udzielając się tam, bardzo się obciążam właśnie psychicznie. I uprzedzam, że niestety nie będę w stanie odpisywać na wiadomości odnośnie mukowiscydozy, z tego względu, że ja mam już bardzo dużo wiadomości odnośnie mojej pracy, odnośnie żywienia, dietetyki i tam już nie daję rady odpisywać, dlatego tym bardziej braknie mi zasobów czasowych na to, żeby jeszcze mówić o lekach i odpowiadać na wszelkie pytania. Dlatego jeśli ktoś ma jakiekolwiek pytania odnośnie mukowiscydozy, leków, cokolwiek, to piszcie je proszę w tym komentarzu, a może za jakiś czas zrobię kolejny odcinek, w którym tak jakby podsumuję te pytania i odpowiem na nie zbiorczo. I ja rozumiem i zdaję sobie sprawę z tego, że te treści odnośnie mukowiscydozy mogą być pomocne dla wielu ludzi, natomiast ja na ten moment czuję, że nie jest to coś zgodne ze mną, więc nie chciałabym robić czegoś wbrew sobie. Obecnie mój stan zdrowotny jest stabilny, moja wydolność płuc to około 75%. Jeśli chodzi o przesypianie całych nocy, to przesypiam całe noce, co dla mnie jest ogromnym sukcesem, bo przed lekami już rzeczywiście był z tym problem, bo budziłam się cały czas, gdzieś tam w nocy, pobudka o 4 rano i godzinny kaszel to była totalna norma, więc teraz tego nie ma, co bardzo mnie cieszy. Natomiast są właśnie inne skutki uboczne, są inne dolegliwości, które mi doszły. Między innymi jest to na przykład przerost grzybiczy w płucach. Dodatkowo też mam pewne problemy z jelitami. Cokolwiek mnie zjada, to po prostu mam bardzo wzdęty brzuch. Więc u mnie to jest tak, że są zalety, są wady. Natomiast to, że nie męczę się po 5 minutach odkurzania, to dla mnie już jest dużym sukcesem i uważam to właśnie za zaletę. I od razu uprzedzam, my nie zmieniamy tematyki kanału. Ten kanał dalej będzie głównie kręcił się w tematach żywieniowo-dietetycznych. Natomiast nazwa kanału to Martyna Szpaczek, a Martyna Szpaczek to nie tylko dietetyk, ale i osoba. Osoba chora na mukowiscydozę. Dlatego stwierdziłam, że jeśli w moim życiu będą jakieś rzeczy, z którymi będę chciała się z Wami podzielić, ale one nie będą do końca takie dietetyczne, to i tak chciałabym je publikować z tego względu, że po prostu wtedy mam wrażenie, że ten kanał jest bardziej autentyczny, bardziej wiarygodny i dzięki temu też może między nami nawiązać się jakaś taka więź, jakaś taka komunikacja. No bo ja też wiem, że wielu z Was właśnie gdzieś tam bardzo mi kibicuje odnośnie mojego stanu zdrowia i właśnie dla tej części również nagrałam ten film, żeby Wam wyjaśnić, jak to wygląda teraz. I jeśli macie jakieś pytania odnośnie mukowiscydozy, to bardzo Was proszę, piszcie je w komentarzach pod tym filmem, bo tak jak mówiłam, na wiadomości prywatne nie będę w stanie odpisywać z tego względu, że już mam bardzo dużo wiadomości związanych z moją pracą. Natomiast myślę, że te komentarzowe pytania i inne wiadomości podsumuję może i nagram osobny odcinek właśnie z odpowiadania na te tematy. Natomiast ja też uprzedzam, że ja odpowiem, jak to wygląda w moim wydaniu. Ja nie jestem lekarzem i ja nie będę tutaj doradzać w jakichś kwestiach medycznych odnośnie tej choroby, tylko i wyłącznie w kwestiach takich, wiecie, jako osoba chora na mukowiscydozę. Przyznam szczerze, że jest mi jakoś lżej, jak się z Wami tym podzieliłam. Uważam, że był to dobry krok. Mam nadzieję, że Wy również tak uważacie. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. I co? I mam nadzieję, że widzimy się za tydzień w czwartek już na typowo żywieniowym filmie. Do zobaczenia. Hejka!